Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie u mnie na kanale. W dalszym ciągu brakuje mi Lidii niestety, nie wiem co się z nią stało. Czy ona, bo już raz ją opłakiwałem jak pamiętacie, ale jednak przeżyła. No ale tym razem być może tego spotkania z ognikami coś się tutaj źle zadziało, bo niestety przespałem tutaj noc. Obudziłem się rano i jej dalej nie ma. Koń oczywiście jest, a Lidii nie ma. No i nie wiem, pojedziemy bez niej. Nie wiem, czy jej teraz szukać tutaj. Wracać się do miejsca, gdzie ona może zginęła. No nie wiem. No nic, pojedziemy w tym odcinku, poszukamy, tylko że ponieważ jest noc, to tak średnio mi się to widzi. Nocy jest bardzo zimno, ale być może tej chaty alchemika bym się chciał po prostu dostać, czyli w tą stronę pojechać, bo bym chciał stąd spróbować w końcu wjechać na ten wysoki Hrodgar. Bo powiem wam szczerze, no bo tak, to nie wiem jak się tutaj dostać, zobaczcie, bo... Tu na pewno na wysoki Hrodgar wjedzie droga, tu widać może nawet kawałek, no ale żeby się do niej dostać, to nie wiem, czy z sierocej skały powinniśmy iść, czy tu jakoś inaczej. No trudno mi jest określić, to ostatni odcinek to był też taki, że szukałem tutaj tej drogi. Ostatecznie mi się nie udało jej znaleźć. Może w drugą stronę powinienem pojechać teraz. No dobrze, pojedziemy tutaj nocą. Riverwood i Warstead. A tu co tutaj jest? Riten. Nie wiem, jak... Jeśli zginęła moja ta Lidia, no bardzo mi jej będzie brakowało. Nie, się tak do niej przyzwyczaiłem, do tego jej głosu. No będzie mi jej mega brakowało. O kurczę, tutaj gdzieś jest niedźwiedź. W nocy to niestety nie widać. Chyba już nikogo nie ma. Skończyły się też ładunki tutaj w moim... w tym toporze widać było. Trzeba byłoby to jakoś naładować, tylko teraz... Nie ma okazji, żeby to zrobić. No nie wiem, zobaczymy tutaj, pojedziemy. Chata alchemika tutaj jest gdzieś. No taka smutna muzyka, to może właśnie po stracie tej Lidii taka jest. Nie ma jej, nie ma. I teraz nie wiem, czy ona... Jest jeszcze jedno wyjście, że ona wróciła. Żeśmy się to jakoś rozdzielili. Ja przybrałem tą postać tego wilkołaka. Może ona się przelękła, uciekła i ona wróci do samotnej... znaczy do Białej Grani. No nic, wjedziemy tutaj. Zobaczymy, dokąd to nas zaprowadzi. Tutaj mamy tak. Whitern, Ivarstead i Raiten.
No tutaj prowadzi jakaś droga, no zobaczymy. Hańba Haemaru. No dobra, pojedziemy do góry. Ty tam, wędrowcze! Tutaj! Co się dzieje? Czekajcie, pójdę zobaczyć, o co chodzi. To już wystarczy, durniu! Oż, kurczę! To była zasadzka. Ale tutaj ich jest dużo. Toż mnie napadli, no. Ten próbuje mnie wyssać życie. Dobra, jeszcze jeden. Tutaj. Tu. Kurczę, czy jeszcze jakiś? Nie, wszyscy. Wszyscy zginęli. Aż tu dopadli, słuchajcie, jakiegoś nieszczęśnika. Strażnika Stendara. I wyssali z niego, no już nie powiem co, krew po prostu. A tutaj też jest kolejny strażnik, który padł ich ofiarą. Oj. A toż to było. Gdyby nie było tak zimno, właściwie chodzenie w nocy, ono bywa ryzykowne, niestety. Różnie to bywa. Tutaj możemy konia sobie wziąć, tego też. Tutaj jak widać też jest wejście do jakiejś jaskini. Nie wiem czy to nie jest ta jaskinia haremu. Hameru czy hare... No niech... Haemaru, nie haremu. Ale tutaj możemy też jechać prosto i tak wnioskuję, bo tą jaskinię już znaleźli kiedyś. Znaczy zbadali. Że to będzie wjazd do... Tak myślę, że może to być do Wysokiego Hrodgaru. Niedobrze, że jadę zimą oczywiście, znaczy nocą. Powiem wam, że tutaj chyba tu musimy jechać. Ale to z kolei na dół nas będzie prowadzić. Co to idzie? Nie, to jest jakiś... Od lat poluje i łowie ryby w tych stronach. Łowczy. No i zjechaliśmy na dół, ale no dobra, to może jednak z tej strony. Obok sierocej skały się uda. Raczej nic ci nie jest, skoro masz czas na narzekanie. Czy tutaj był jakiś drogowskaz? Był. Obóz gromowładnych. Falkret jest tutaj, zobaczcie. Obóz gromowładnych odkryliśmy, ale numer. Na pewno będzie można z nimi pogadać, jakby się chciało. Też mają ciężko w taką zimicę nocować. Come on.
niestety nie jest sama. Kurczę, ależ tutaj dostałem ognia. No. Bez Lidii to już nie jest to samo. Niestety. No właśnie. Z Ivarstedt nie da rady. Być może powinienem, słuchajcie, jednak pojechać. No ale stąd to co? Na Wichrowy Tron. I potem spróbować dostać się do Białej Grani. I z Białej Grani próbować. Dobra, zrobimy to chyba tak, że ja spróbuję pojechać z Ivarstedt, bo stąd nie ma wozu. Tutaj wóz żaden nie kursuje, stąd musimy się dostać na piechotę. A nas tutaj zabili. Tu gdzieś, w tych okolicach. Ale mi się wydaje, że być może z tej sierocej skały, nawet stąd jednak jest dobra droga, że trzeba stąd próbować jechać. Czyli w tą stronę. Spróbujemy raz jeszcze. Tylko zrobimy sobie po prostu save'a, żeby no, nie ginąć tutaj znowu. A myślałem o tej Białej Grani, żeby Lidię sprawdzić, czy ona tam... Czy ona tam może jest. No tak na to liczę. Są jakieś... Helgen. Whiter. No... Nie ma żadnego drogowskazu na ten wysoki Hrodgar. No dlatego, że... Pewnie znaleźć do niego drogę nie będzie tak całkiem prosto. Ona jest pewnie gdzieś tutaj ukryta. Domyślam się właśnie, że tak to jest. To z kolei z obóz cesarskich. Tam dalej był obóz gromowładnych. Tu jest z kolei obóz cesarskich. Tu też coś jest znowu. A, to jest chyba... A tak, obóz cesarskich, ale to ja jadę generalnie w złą stronę. Muszę się wrócić. Tutaj chyba też nie za bardzo. Tak. Tu jest zresztą niedźwiedź, nie będziemy wpadać na niego. Tu się da przejechać, tak. Zrobimy szybki zapis też. No, może na ten wysoki Hrodgar to tutaj powinniśmy wjechać. Całkiem możliwe, bo tu jest jakaś taka droga. Gdzie co, dajemy dyla.
będę z nim walczył, po prostu spryśniemy. On się może zajmie tym... Biegnie za nami? Biegnie. Ależ tu jest wąski przesmyk. Czecie, ci ludzie... Zatrzymujmy się więcej, musimy dostać się do samotni. Oni idą do samotni. Oni idą do samotni, ale to samotnia to jest w ogóle gdzie indziej. My musimy raczej tutaj w prawo jakoś się dostać. Czyli stąd. Ze znanej kupieckiej rodziny z kompanii. Może tutaj, zaraz zobaczymy jeszcze. A może raczej do góry. Skarbią nam jej przychylność, umowę. Zobaczmy. Hańba Haemaru. Import i audiencje u cesarza. No ostatnio tu wjeżdżałem, to było tutaj. Liczyłem, że tutaj będziemy mieli dobrą drogę, ale nie wiem, czy tak się stanie. No właśnie. Tutaj jest sieroca skała, ale nasza droga... Ja tak myślę, że to tutaj trzeba gdzieś szukać skrętu w prawo. Może tu trzeba skręcić. I próbować jakoś tu się przedostać. No nie wiem, czy koń tu pod... No koń, jak tu koń nie podjedzie, to my tym bardziej nie. Ohoho. Trzeba coś zjeść ogólnie. Króliczy udziec. To jest ten obóz, odkryjemy go sobie, obóz gromowładnych jest tu. No nic, zobaczymy tutaj. Przez tą sierocą skałę, może faktycznie tu trzeba będzie przejechać. Tak patrzę, że jest to całkiem możliwe. Co to było? Aha, to są ci. Dobra, to jest. Spróbujemy ich tutaj zwabić. No, schodź, schodź, kolego. O kurczę, tu masz mało życia, niestety. Dobra, spróbujemy z łuku. Jeżeli koń mi zginie, to nie będzie za dobrze. Jak mi zabiją konia, będę musiał nowego kupić. Dobra, koń uciekł. To dobrze, bo już był.
Zostało ich jeszcze tutaj trochę. Dobra, ja patrzę, gdzie jest następny. O, tutaj. O kurczę, zginę. Znowu. No właśnie, nawet się nie spostrzegłem, jak już... To trzeba inaczej, trzeba po prostu powoli, no wiedząc, że one tam są. Zrobimy to inaczej. Weźmy sobie magię, dębowe ciało. Żelazną tarczę, to nie łuk. No dobra, trzeba będzie wypatrzyć, gdzie one są. Czy gdzie one są? Czyżby trochę dalej? Tam są. Przynajmniej jedno. Nie wiem, gdzie jest... Tam idzie kolejna. Uciekła. Szukamy kolejnych. Tam coś się dzieje w ogóle też. Sieroca skała. To tutaj jest ta sieroca skała cała. No kurczę, znowu mnie... Dobra, musimy uciekać, niestety. Rozbijemy tam dalej obóz, bo to nie przejdę tego. Tak walcząc, chyba że... Dobra, o, tutaj za dużo ich jest. Na więcej cię nie stać. Tam mnie raz trafi i po mnie. O, no szkoda, bo już prawie ich miałem. Ale dwie wyskoczyły. No i tak się to skończyło, mimo że tutaj... Wziąłem sobie, no jakbym miał Lidię przy sobie, to by było dobrze, to bym to przeżył. Niestety bez Lidii będzie gorzej. Chyba tu rozbiję obóz po prostu, bo za mało mam życia. Jest tu strasznie też zimno. Dobra, pójdziemy tutaj. Rozbić obóz. Może się wtedy pokaże też, nie wiem, może się pokaże Lidia. Ostatnio tak było chyba. Różne. Niestety nie. No to ognisko takie jakby słabo się paliło. No się w ogóle ognisko nie rozpaliło dobrze. No
Dobra, musimy się ogrzać, no. Poczekamy też do rana, to może te wiedźmy sobie po prostu pójdą. A jak tam z jedzeniem? Jedzenie jest okej. Śpi. Dobra, możemy się przespać. Jest piąta, 6 godzin. No dobra. One są tu nadal, zobaczcie, jednak. Dobra, idziemy z tym po prostu. Będziemy... Ja myślę, że załatwimy je po prostu... Damy tutaj dębowe ciało. I z miecza. Tylko weźmiemy sobie tarczę. Poszukamy reszty tutaj towarzystwa. No, tutaj szybko dobiegniemy do niej. Dobra. Może warto się podleczyć teraz. Tylko że nie mamy czym, bo nie mamy już... magii. O kurcze. Co to było? O wow. To jest... Co to jest? Ja wiem, co to jest. To jest ten... kruczo jakiś tam taki, no. Dobra, idziemy spać. No musimy go załatwić tutaj niestety, żeby dostać się do tego Hrodgaru, trzeba chyba tamtędy przejść. Więc zrobimy to z tym łukiem po prostu. No, no tutaj jest. Nie trafiłem jej. Teraz też nie. Dobra, bierzemy to i... Kurczę, gdzie jest mój... Tu jest topór. Nie wiem, dlaczego on uciekł mi z ulubionych. No nic, spróbujemy jednak jakoś się z łuku. Trudno je trafić w ogóle. No niedobrze, tutaj to przebiega. Dobrze, że miałem tą dębową skórę, bo bym nie przeżył znowu tego spotkania. A został jeszcze jeden, ten taki główny ich. On jest tam gdzieś u góry i strzela jakimiś pociskami, fireballami po prostu. O, już mnie do... Już widzi. Bo już jeden poleciał. O, tam jest chyba. Dobra, będę musiał z łuku go ściągnąć. Zobaczymy, czy się uda.
Tylko, że ja go tu nie widzę. Nie wiem, gdzie on może być. No dobra, trzeba się będzie zakraść i między tymi drzewami spróbować. A on jest wyżej, on jest tam gdzieś. Tu widać już kropki na... No tak, tam chodzi. Niestety skradania nie mam na zbyt wysokim poziomie, co... Dobra, tutaj będzie. Wiedźmokruk, o właśnie. Dostał, ale widzicie, jak jest potężny on jest. W sensie, że ma dużo zdrowia. Dobrze, że mnie tak nie do końca widzi. Kurczę, skończą mi się strzały. No, uleczył się. Dobra, dostał. Jest właśnie ta sieroca skała. Tak to wygląda. Jest mój obóz. Obóz jest tutaj chyba gdzieś. Dobra, musimy postać trochę przy tym ognisku. No i wziąć konia tam, podjechać do tej sierocej skały. Tak powoli będziemy tego Hrodgaru chyba dojeżdżać. Dobra, to się troszkę podleczymy, bo już dalej nie można. No dobra, bierzemy konia. Która to strona była? Chyba ta. No. Co jest? Co ten koń tak jakby dostał? Tutaj mamy w ogóle tak... Zobaczcie, co oni tutaj mieli. Dobrze, że jest ognicho, to można się ogrzać, też przespać. Możemy otworzyć sobie ich kufer. To były dosyć mocne postacie, ten Wiedźmokruk. To jest naprawdę... Tam był tylko jeden, a... potrafił krwi napsuć. Jeszcze miał taką brygadę. Kurczę, 30 wytrychów. Tam niby coś znalazłem, ale ten czeladnik to... potrafi też tutaj, niby nie jest to aż taki trudny. Szata przywołania. Nie biorę jej. Jejka, wiła, słuchajcie, korzeń palowy. Wiedźmokruk. Zguba pokrzyw. Bierzemy w ogóle to, co on miał. O, zdobądź zgubę pokrzyw do Danice zgubę pokrzyw. Wiecie, to była misja. Misja związana z tym drzewem, które w Białej Grani było. Ja pamiętałem te Wiedźmokruki z rozmowy z tą Danicą, ale nie wiedziałem, że to jest tutaj.
ten Wiedźmokruk to był dosyć duży przeciwnik. W takim razie. Zdejmij zaklęcie. Możemy zdjąć zaklęcie chociażby z tego... Z tej szaty tutaj. Zaraz tu podejdziemy. O, spadł. Tutaj jest taka szata. Przywołania. Możemy sobie ją rozłożyć. Zawsze zaklęcie będziemy mieli, a szkoda mi ją zostawiać tutaj. Szata przywołania. To jest tutaj. No, mamy nawet awans. Dobra, zrobimy szybki zapis i cóż, patrzę na czas, możemy spokojnie jeszcze pobawić się. Przypomnę wam mini reklamę kanału. I wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. No bo ten film właśnie wtedy został nagrany. I też opublikowany. No a my tutaj jedziemy dalej. No mam nadzieję, że to jest dobra droga. Tak wygląda na to, że może to jest dobra droga. Może pod górę? Chyba nie. Ale tutaj wydaje mi się, że jest... Północna Strażnica Podniebna. Słuchajcie, a może? Co to jest tu w ogóle? Nie trzeba było tu przyłapać. O, żeż kurczę, no. Bandyta, banita. Tu jeszcze jeden. No żeśmy wpadli tutaj, jak po prostu zmasakrowaliśmy tych ludzi. Ale to też nie to. Jak tu się dostać dalej? Tu w ogóle jest przejście. Otwórz... No dobra. Ha? A może? Słuchajcie, może to i przejście jest tutaj. Dalej. Czyli żeby się dostać do Hrodgaru, no to trzeba trochę pokonać. A to jest jedna z takich misji zaraz na początku, z takim niskim levelem. No bo chociaż nie, to... Myślałem, że to jest jakiś dłuższy most. Nic z tego. Użył piedestał. No dobra, ale to nie tak. Dobra, konia zostawimy tam, bo wydaje mi się, że nie będzie nam przydatny. Nie wiem, jak tutaj dalej teraz iść. Czy iść, czy nie iść? Jakoś mi się to tu nie podoba za bardzo. Da się tu ogrzać troszkę nad tym ogniem? Da się.
No, nie mam pojęcia, jak się dostać do tego wysokiego Hrodgaru. Czy tutaj wjechać? Może to będzie it? Może tutaj? Nie wiem, spróbujemy. Najwyżej z Hrodgaru, jak będziemy wracać, to się jakoś uda nam dostać. To już będzie prościej zejść. To mi się wydaje, że to jest dobra droga na ten Hrodgar tutaj. No, to na pewno. Kurczę, co tam jest? Yeti jakiś dziwny. Ja cię kręcę. Czy ja z nim mogę się mierzyć? Troll śnieżny, no dobra, nie wiem, może z łuku. O, szesz, kurczę, troll śnieżny to nie jest taki łatwy przeciwnik. Jak widzę, koń od razu nam zwiał. Ale może się tylko przestraszył, no nic, zobaczymy. Dam tutaj dębowe ciało. No, trochę nie bardzo. Wcale nie trafiłem go nawet. Ja cię kręcę. Uciekaj. Ojej. Ten troll śnieżny to jest jakaś masakryczna postać. Dobra, ja dodaję Dyla. Nie będziemy z nim nawet walczyć, bo mnie tu po prostu zabije. Ale... Dobra, idzie za nami. To nie, to tutaj jest droga na ten Hrodgar. Niestety nie mamy... On w ogóle tutaj na te strzały nie reaguje. Ale drogę przynajmniej znalazłem na Hrodgar. Droga wjedzie tutaj. Nie, no nie zabiję go nawet strzałami. On jest... Tam coś jeszcze. Oj, powiem wam, że ta misja to się okazała... Wyprawa na ten Hrodgar. To jest moje przekleństwo. No zginę tutaj, jak nic. Powiem wam, że ten troll inteligencją nie grzeszy. My go tu zabijemy, tak chyba. O, jednak grzeszy. O, a już myślałem, że przechytrzę go. Nic z tych rzeczy. Znalazł obejście problemu. No i tak jest. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj dopiero. No, wiem, że droga na Hrodgar jak idzie, to ja wiem. Zostawmy tutaj konia. No i nie wiem, jak tutaj przejść to. To jest dosyć... Zrobiłem pójść na piechotę po prostu. I obejdziemy tego trolla, tak żeby on nas nie znalazł w najzwyczajniej świecie. Tylko problem jest, czy ja tu podejdę, nie? Bo to chyba tutaj będzie podejście takie fajne. Tam już nie będziemy wchodzić do tych... Do tych banitów tam, czy tych, co tam byli, tylko czy tu się uda podejść, bo konno to bym tu wjechał, ale no nie, muszę iść po konia, bo tak nie wejdę tutaj niestety. Shit. A w ogóle droga na Hrodgar jest z drugiej strony jednak. Nie od tej strony, to idę źle.
Jest taka fajna droga, taka z tymi flagami, nie? I tak dalej. Jest gdzie indziej. Trzeba będzie zejść na dół jednak. I droga jest gdzieś tutaj, po tej stronie. I droga na Hrodgar jest oznaczona takimi szmatkami, takimi flagami jakby powiewającymi. Tak to będzie. Więc tu trzeba zejść na spokojnie i poszukać jej. A to co jest, to wydaje mi się, że to jest ta rzeczna puszcza tutaj. Chyba, no coś tutaj jest za osada. Możemy zobaczyć, co to jest. Tak, to jest rzeczna puszcza właśnie. Także podejdziemy sobie teraz do Białej Grani. Ja to już zrobię poza nagraniem. No i zobaczę, czy tam jest Lidia. No jak nie ma, to trzeba ją będzie pochować. Zrobić jej jakiś taki pochówek, pogrzeb. No całe wyposażenie miała ze sobą niestety. Takie dosyć fajne te kostury wszystkie były do rzucania. No ale tak to nieraz bywa. Dobra, moi drodzy, ja zrobię save'a i spróbuję tutaj dobiec do tej Białej Grani. Ona tu jest całkiem blisko. I stąd spróbujemy znaleźć drogę na Hrodgar. Pewnie jest gdzieś tu się zaczyna, myślę, obok tej strażnicy Białej Rzeki. Wiem już, jak jest oznaczona i tak myślę, że ona jest gdzieś pewnie tutaj. Także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.